Witajcie drodzy widzowie w pierwszym faktycznym filmie w roku 2022, mówię pierwszym faktycznym bo jeżeli chodzi o streszczenie Harry'ego Pottera i Ognia to ja go wstawiłem w Sylwestra i to było dziwne bo jak, y, dwa, jak wcześniej już odcinki były mi blokowane to one od razu dostawały bloka, natomiast w wypadku tego to on najpierw dostał ograniczenie a potem przeszedł na blok po jakimś tam czasie. Nie wiem jak to działa, już naprawdę nie ogarniam tego, więc po prostu ja go wstawiłem w Sylwestra, on został odblokowany dwa dni później, czyli 2 stycznia, no i to był taki powiedzmy pierwszy film w tym roku, ale faktycznie jest teraz, bo rzeczywiście go nagrywam w roku 2022, ale jest to podsumowanie 2021, tak, bo jeszcze tego nie zrobiłem, jeszcze go nie podsumowałem, a myślę, że jest o czym op opowiadać bo trochę się działo. Chociaż fakt faktem pojawiłem, znaczy wróciłem na kanał dopiero w lipcu, ale wróciłem. To jest najważniejsze, że w końcu pod tych wszystkich różnych przewag wróciłem, więc jest przede wszystkim o czym porozmawiać. Jest co, co sobie tak podsumować, jakoś zebrać w jakąś całość. Także, cóż, no po prostu pogadam trochę się, film bez montażu, jakiś większy. E, po prostu będę gadał, opowiadał, co tam się dzieje. No myślę, że e, już Przywykliście raczej, że jak jest jakaś okazja, to robię właśnie taki film. Bez montażu po prostu siadam, gadam. Nie jest tak wygodnie. Czasami, właśnie jak jest jakaś okazja, to tak właśnie zrobić. Także cóż, także możemy przejść do rzeczy. Po kolei od samego początku, od stycznia do grudnia przelećmy. Dobra, styczeń. To jeszcze był wtedy ten moment, kiedy ja byłem w tym swoim takim dole, o którym wielokrotnie już mówiłem, że byłem, miałem wielkiego doła, przez którego, jeżeli chodzi o tuba, to ja nie wiedziałem zbytnio, co mam ze sobą zrobić, strasznie się mieszałem, raz miałem jakiś pomysł, raz miałem inny pomysł, po prostu nie wiedziałem, co ja mam robić na tym YouTubie, nie miałem jakiejś konkretnej myśli, co ja mam tutaj ze sobą robić. No i wtedy jeszcze właśnie byłem w tym dole i wtedy miałem taki pomysł, że będę rzucał filmy raz w miesiącu. Żeby rzeczywiście na tym kanale być, żeby nie było tak, że znowu 2-3 miesiące jest bez filmu, to będę rzucał raz w miesiącu. Dlatego że po prostu nie umiałem więcej zrobić. Tak, teraz normalnie wstawiam e, raz w tygodniu co najmniej, a czasami nawet zdarza się więcej. Wtedy potrafiłem rzucić film raz w tygodniu. No, ale to chodziło o to, żebym po prostu utrzymał jakąkolwiek regularność, no i po prostu no, no nie miałem pomysłów na więcej. Ale tak sobie właśnie pamiętam się na początku roku, że chyba to będzie rok, w którym w końcu wyjdę z tego doła, zacznę się robić YouTube'a, no nie myliłem się, szczerze mówiąc, no na, jak sami widzicie zresztą, nie myliłem się, naprawdę, nie myliłem się, Mnie, tak czułem na początku roku, że tak będzie i rzeczywiście tak było. I to jest chyba najważniejsza rzecz z tego roku, że to mi się w końcu udało. Ale dobra, o tym później jak dojdziemy tam do yy, Maja lipca, w styczeń najpierw. Okej. Okay. Wtedy był właśnie ten jeden film, i to był film, w którym powiedziałem o tym, że otwieram nowy kanał. Tak, ten kanał prawie martwo ja nowych chcę otwierać, no ale dobra, takie pomysły też miałem. Okej, okay, i co, o co chodzi z tym kanałem, który otwierałem i o którym właśnie poinformowałem? To był chyba dwu- albo trzy-minutowy film Info o nowym kanale. I tak, jeżeli chodzi o content filmowy, no to teraz widzicie, no mamy tutaj recenzję, mamy streszczenia, ogólnie takie właśnie materiały. Jeszcze będą w tym roku nowe, bo chciałem też. Coś więcej, poza recenzjami i streszczeniami robić, ale to też później jak przyjdzie moment, że będę mówił o planach, bo mam też trochę tych pomysłów, chcę Wam o nich też powiedzieć. No ale dobra, wtedy było moje poprzednie podejście do kontentu filmowego, w sumie trzy były podejścia, no to teraz to jest to trzecie, jak najbardziej udane. Wtedy było drugie i było tak, że ja miałem serię pod tytułem Hedematografia którą nagrywałem na tym kanale. To było wtedy pierwsze podejście, to był IPEC 2020. I potem w styczniu tego yy, 2021 pomyślałem, że co ja będę dawał ten kontent filmowy na ten kanał, jak nikogo to tu nie obchodzi. Dam to po prostu na osobny kanał. Założyłem wtedy właśnie kanał kinematografia, na którym obiecałem sobie, będę robił kontent filmowy i będę go robił przede wszystkim regularnie. No, na, na już skończyła głaność na trzech materiałach. Tak, na pierwszym materiał, który daję sobie w widnie na tym kanale, nazywa się on Before the Dark Times Polish Version. To jest tak. Jest, jest taki zagraniczny film, Before the Dark Times, jest po prostu przemontowanie scen z Gwiezdnych Wojen pod taką rozmowę, którą tam Obi-Wan Kenobi odbył z rukiem Skywalker w czwartym epizodzie Gwiezdnych Wojen. Ja chciałem zrobić wersję polską, bo bardzo mi się ten film podobał, a wiedziałem, że da się to zrobić po polsku, tylko po prostu no, trzeba to zmontować. Wstawiłem to na kanał, spodobało mi się i to sobie na kanale daje Ten kanał da link do niego macie w opisie, jakby ktoś chciał sobie zajrzeć, nazywa się Hema Studio i Mam w planach w tym roku takie właśnie przeróbki robić na tym kanale. Nawet niekoniecznie, że polskie wersje przeróbek z zagranicy, ale może nawet jakieś własne. No ogólnie troszeczkę pobawić się montażem. Ale dobra, wtedy jeszcze miałem tam też rzucać materiały, takie jak wrzucam teraz, po prostu gadane. Właśnie tam zaczął się na temat Gwiezdnych Wojen. Dwa odcinki wrzuciłem. No, czyli w sumie trzy filmy wrzuciłem i na tym się historia skończyła. Ale dobra, to było, były te trzy filmy. Ale tu się dalej działo. No i tak, w lutym pojawił się film. No tutaj pojawiło się już ciekawie, ponieważ pojawił się film wyjaśniający. Tak, film wyjaśniający. E, nie, nieudany film wyjaśniający. Tam nie wyjaśniam, ale był film wyjaśniający. Nazywał się on Czy to koniec HDS Studio? I o co chodzi z końcem HDS Studio? Bo tak, tutaj tłumaczenie dla tych widzów, którzy nie byli wtedy nie wiedzą o co chodzi. Przez tego całego doa, jakiego miałem, to też kanał, yy, gdzie najpierw nazywał się moim poprzednim nickiem, czyli Fitte Te, to potem nazywał się on Hedes Studio, bo ja miałem jakieś takie wielkie plany, że tu będzie wielkie studio filmowe, jakieś nie wiem, 100 osób tutaj nagle zatrudnię i będziemy wielkie rzeczy robić. No cóż, zaczęło się właśnie od filmów obranych, które zrobiłem tylko dwa. Także, także no tak to właśnie wyglądało z tą No, i właśnie w lutym troszeczkę poszedłem po razem do głowy i postanowiłem, że zmienię właśnie nazwę kanału na spotę Mój Nick, no w tym wypadku, już to był Hedosi, bo Nick w międzyczasie mi się zmienił. I tak właśnie o tym widzą, powiedziałem. O tym też, że no, jeszcze trochę i wrócę, i będą się działy rzeczy. Że mam fajne pomysły, będzie się dużo działo, tylko dajcie mi jeszcze trochę czasu. No, rzeczywiście tak było, że potrzebowałem jeszcze trochę czasu. Ale no, te pomysły, które, o których tam myślałem, nie wiem, czy ktoś z tych pomysłów, y jakie miałem wtedy, czy on został zrealizowany. Wydaje mi się, że chyba nie. nie. No i dobra, wytłumaczyłem się jakoś, powiedzmy, dałem jakąś tam, y jakiś tam sygnał, że, że może wrócę. No i cóż, y w marcu powiem szczerze, rzeczywiście czułem, że tak od kwietnia maja rzeczywiście wrócę. Y ale niestety szybko mi się to zmieniło. I dobra, w marcu stawiłem jeszcze jakiś taki, powiedzmy, normalny film, ale bardziej taki w stałym stylu. To znaczy, robienie ładnych ujęć. Jakiś taki film robiłem bardzo dużo. I to pamiętam, że poszedłem sobie w takie, w takie górki małe, gdzieś tutaj w mojej okolicy, gdzie po prostu pokazywałem ładnie śnieg. I tyle. No to wtedy mało to spojrzało. No, teraz na pewno ma jakieś. po jakimś czasie na pewno zdołał jakieś większe wświetlenia, ale wtedy to były bardzo słabe wświetlenia. No nie był to jakiś skakujący film. No i niestety w kwietniu się dół powiększył. Nawet sam do końca nie wiem jak to się stało, że on się tak bardzo powiększył, ale powiększył się. Eee, powiększył się i tak. Zaczęło się od tego, że wstawiłem najpierw jakiś taki film, gdzie po prostu sobie chodziłem koło takiego zalewu, i tak pokazywałem sobie, i mówię cześć, żyję, żyję. Jakby kogoś to interesowało, i ja go chyba po południach dniach usunąłem i wstawiłem shorta, w którym powiedziałem: Znaczy, to były granie z insta story wstawiłem najpierw, ja je potem zebrałem wszystkie w film, i ten film w formie shorta stawiłem na kanał. I tam powiedziałem, że już naprawdę nie wytrzymuję, i po prostu teraz autentycznie, jak wrócę, to już naprawdę wrócę, kiedy będzie ze mną wszystko dobrze. I tak, jak to już mówiłem w filmie na, na piątą rzędzie, kanał w maju zaczęło mi się poprawiać. I wróciłem w lipcu z pierwszym filmem z kontentu filmowego. I rzeczywiście już się czułem dobrze. Co mam nadzieję, widać. Jeżeli tutaj są widzowie, którzy byli jakiś czas wcześniej, choćby nawet nie wiem, choćby nawet początek 2021, to mam nadzieję, że widzą. U mnie jakąś poprawę, jeżeli chodzi o, o, o mnie i to, jak, co tutaj się dzieje, i tak dalej, tak dalej. Bo ja się naprawdę czuję o wiele lepiej i nie mam czegoś takiego, właśnie, że się mieszam, nie wiem, co ze sobą zrobić na tym kanale, tylko po prostu wiem, co robić i nagrywam. Nagrywam, wiem, co nagrywać, mam pomysły, mam chęci, no to mnie po prostu cieszy. To cieszy mnie to, że mogę po prostu nagrywać. No i zaczęło się właśnie. Contentem filmowym podejściem numer 3 do niego, tym razem jak najbardziej udanym. Zaczęło się od Query, recenzji Query, oj, króla, bardzo fajny film. Bardzo fajny film polecam serdecznie. Potem weszła pierwsza Hedrespekta, czyli powrót do przyszłości. Oj, powód do przyszłości. Muszę sobie obejrzeć. dawno nie oglądałem. Nie wiem, dwa z oglądałem, muszę trzeci czas obejrzeć. No, będzie trzeba obejrzeć. Lubię czemu nie. Co tam jeszcze mieliśmy za filmy? Był na pewno Killer. Był na pewno Shek, oj, Szek. Shek właśnie... Pamiętam, że jak, w, jak go... Opublikowywałem to, małe statystyki były, ale on nagle urósł do, tak po czasie, urósł do takich dość naprawdę ładnych hit, Także, jeżeli chodzi o Head Espekcji to one bardzo ładnie. Shrek był, były recenzje Arkane, była recenzja yy, w 10 Dziś 2. Yy, no, to z tym filmem to ja może nie będę się na ten, na jego temat już wypowiadał, już wystarczy co powiedziałem. Yy, i co jeszcze było i nie pamiętam, coś jeszcze było, a nie pamiętam dokładnie. No i tak sobie ten czas po prostu leciał. Były jeszcze wrogi, o oh właśnie, były jeszcze wrogi. Był rok z SBM Festiwalu, no okej, okay, no po prostu byłem na festiwalu sobie yy, nagrania, które miałem ja raz moje przyjaciółka, po wszystkie zebrałem w jeden film i wstawiłem, to już nic wielkiego. Wrok motoryzacyjny, o właśnie, wrok motoryzacyjny. Po prostu pojeździliśmy trochę autą z moim kolegą, coś tam pogadaliśmy, to wszystko pozbieraliśmy ładnie. No i całkiem fajny film wyszedł. A to wiecie, pojechaliśmy tylko na parę godzin, coś ponagrywaliśmy, a to potem zmontowałem i wyszło całkiem fajnie. Statystykowo naprawdę fajnie, coś mi się podoba. Unboxing płyty maty jeszcze był. O właśnie dosłownie, przyszła mi płyta maty, siadłem na 5 minut, nagrałem go w 5 minut, zmontowałem w 5 minut i wstawiłem. I, i koniec. Po prostu. To było szybkie i... I przyniosło ładne też osiągnięcia. I działo się i jeszcze o właśnie mówię, że się działo, działo się bo jeszcze Sao było, tak tylko, że no wstawiłem anime no ja wiem, że tutaj mało osób to będzie interesować że wstawiłem anime ale chciałem, obejrzałem nagrałem, wstawiłem czemu nie? I przychodzi w końcu grudzień, tak akurat z grudnia to powiedzmy muszę się nieco wytłumaczyć bo w sumie no to jest trochę z czego, bo obiecałem maraton, obiecałem trzy filmy w tygodniu, że będą Hedyspekcje Harry'ego Pottera często, że do, do świąt zrobię wszystkie, no i nie zrobiłem, tak. I tutaj muszę się, tutaj akurat parę słów się ode mnie tak, no należy się wam ode mnie parę słów. Dlaczego w ogóle i tak dalej? No, zaczął się właśnie od tych nieszczęsnych blokad. Ja daj aż tak tego dokładnie nie rozumiem, ale z tego co wychodzi, to po prostu, jeżeli ja bym yy, tak jak robię herespekcje, to po prostu muszę się zamknąć z nimi w 15 minutach, wtedy jest szansa, że dostanie tylko ograniczenie, a bloka nie dostanie. Bo te poprzednie wszystkie herespekcje najwięcej miały 14 minut i żadna z nich nie została zablokowana. Natomiast zaczęło się od aut, właśnie auta jeszcze były zapomniałem o autach, tylko już nie pamiętam wszystkich tych filmów, które sobie nie było ich dużo, a ich wszystkich nie pamiętam. E, no to wstawiłem właśnie auta, no one miały tam ponad 20 minut zostały zablokowane. Tak samo było z pierwszym odcinkiem HEGO potem i z drugim. Trzeci miał 13, nie dostał blokady. Czwarty odcinek 16. I to właśnie to jest właśnie niezłe, że zaczął od y, ograniczenia przeszedł w bloka. Tak, to jest niezłe. Ale no taka sytuacja właśnie miała miejsce. Także po prostu to chyba chodzi o to, że film nie może przekroczyć 15 minut i chyba wtedy jest szansa, że nie zostanie on e, zablokowany. Także, no tak to właśnie wygląda. No ale jak właśnie wrzucałem te pierwsze odcinki Harry'ego Ptata, ja nie wiedziałem, że tak to działa i przez to mi się trochę plany pospały, bo mi się wtedy maraton przesunął. Tam on miał wstąpić 3 grudnia, wystartował 6. No tak to generalnie wyglądało. E, a potem właśnie jeszcze pewne plany były. Tak, bo szczerze mówiąc, oprócz mojego kanału zajmowałem się też innymi rzeczami. I tutaj właśnie o te rzeczy głównie zająły mi czas. Mianowicie, pod koniec listopada zapoznałem grupkę paru osób i tak postanowiliśmy za sobie coś razem porobić. A że wszyscy jesteśmy graczami, to chcieliśmy porobić coś gamingowego. I tutaj się zebrała grupka do grania w Minecrafta. I tak, Minecraft, cóż. Ja Minecraft nagrywałem już wiele razy. Do, jeżeli chodzi o Hedosi Games, to próbowałem już te razy zrobić te przez tamten rok, no, to kilkukrotnie wspominałem, że no może bym zrobił. U mnie z Hedosi Games było coś takiego, że mi przychodziły chęci, yy, przez chwilę były, zdążyłem was nawet czasami zapytać, czy chcielibyście, odpowiadaliście, że tak i te chęci mi przechodziły. Tak to wyglądało. Natomiast teraz, właśnie jak się zapoznaliśmy z tymi, z tą grupką ludzi pod koniec listopada, i zaś przez grudzień planowaliśmy, właśnie, żeby sobie coś porobić razem, Minecraftowego. No, mieliśmy jakieś tam plany, niestety te plany troszeczkę nam nie wyszły. Znaczy, wyszły tak, że po prostu na razie ich nie możemy zrealizować. Zrobimy coś. Co się, planowaliśmy przez cały grudzień, coś, czego nie zrealizujemy teraz. I trochę szkoda, bo właśnie. Główna rzecz to jest taka, że poświęcimy temu dużo czasu, żeby to, yy, taką pewną serię, o której myśleliśmy, żeby ją dopracować do końca przez cały godzin i już z nią w styczniu. Niestety nie możemy tego zrobić. Po prostu nie możemy tego na razie zrobić. Ona będzie w przyszłości, myślę, jeżeli do przyszłości jakiejś dojdzie, na razie będzie coś innego. Także yy, jeszcze gdzieś poza moimi kanałami mnie ujrzycie i. Myślę, że też odpalę dzięki temu Hedosy Games, bo jest to jakiś powód, żeby Hedosy Games odpalić, więc myślę, że je odpalę w tym roku. Tak, myślę, że to nawet już niedługo się wydarzy, bo kanał w ogóle mam przygotowany już od dawna, tylko nie miałem kiedy się zebrać, żeby coś nagrać. Także to jest taki moment, gdzie mogłem coś zrobić, bo nawet spróbowałem sobie raz nagrać odcinek z Minecrafta i wyszło mi nie najgorzej. Nawet ta chęć nagrywania gier mi się jeszcze utrzymuje. Może nie jakoś bardzo, ale daj gdzieś tam z tyłu głowy, mam, że chciałem te gieki nagrywać. Także Hedrosy Games prawdopodobnie już niedługo ruszy. Także jak na tych, którzy lubią gieki, no to będzie coś nowego. Ale wracając w ogóle do tematu, no więc planowaliśmy ten właśnie jakiś projekt, tą serię, którą na razie nie zrobimy i to mnie po prostu pochłonęło. Po prostu pochłonęło mi czas w grudniu i. Dość często właśnie zamiast oganiać tutaj na Was odcinki na ten kanał, no to się zajmowałem tym, siedziałem na Discordzie z tymi znajomymi wszystkimi i oganiałem, bo to trochę było do oganięcia. Jeszcze na koniec roku mój organizm się wkurzył, podniósł bunt za to, że ja siedziałem po kilkanaście godzin na Discordzie przed kąpem. no i też się gorzej poczułem na koniec roku, tak przy okazji. Więc też muszę tutaj w tej kwestii uważać, bo no trochę przechorowałem powiedzmy. I cóż, no ale wyszło jak wyszło, także coś będzie. No ale wszystkim przepraszam Was, bo ucierpią na tym maraton. Ale obiecuję, że w tym roku dokończę go, że w tym roku ostatnie odcinki tego się pojawią. Więc te odcinki wszystkie pojawią. Chociaż miałeś powiedzieć wcześniej, nie pojawiły się, no to ja i tak zadbam o to, żeby te odcinki się pojawiły. To nie będzie tak, że ja to po prostu porzucam. Także cóż. Myślę, że to chyba no, wszystko, no cały rok. Więc co będzie w takim razie w 2022? Więc tak. Na tym kanale no, dalej będą recenzje i streszczenia. Mam myślę że tam coś nawet do zrecenzowania, to myślę się w najbliższych dniach się pojawi. Cóż, chciałbym wejść w końcu też jeszcze z innymi materiałami, typu teorie, analizy jakieś. No ogólnie zagłębianie się w jakieś uniwersum. Tu oczywiście mi się hypotek bez wojny, może jakieś też inne, na przykład coś o szeku by było. Bo też mógłbym coś o autach, no ale głównie byłby Wojny, bo te uniwersa znam i tam mogę coś opowiedzieć. Chciałbym właśnie robić takie materiały, tylko nie czułem się jeszcze na nie gotowy. No i myślę, że to już jest, jest ten moment, gdzie trzeba się do nich przeszkować i zacząć je robić. Także to jest kwestia głównego kanału. A jeszcze mam w planach w końcu pokombinować i coś wrogowego wrzucić, bo mało tych wrogów jest trochę i czasami nawet trochę brakuje takiego właśnie różnego formatu, żeby sobie tak po prostu coś pogadać, coś porobić. Więc. Poszukam czegoś jeszcze, może też się coś pojawi. To będzie to. I tak, ruszy Hedosi Games. Będzie też kanał tej właśnie naszej, naszej grupy. Tam też się będę pojawiał. No i może też ruszy Hema, Hema Studio. Więc, jeżeli dobrze pójdzie, no to będzie kilka kanałów, na których moglibyście mnie spotkać, bo to w sumie będzie, będzie mój kanał, będzie Hedosy Games, będzie Hema i będzie kanał tej grupy. Czyli będą cztery kanały, na których możecie mnie spotkać. Także myślę, że to jest całkiem, całkiem dobry wynik. Jak na to, że wcześniej mnie w ogóle nie było. A teraz nagle cztery kanały. Także myślę, że to będzie całkiem fajne. Cóż, to chyba wszystko w tym filmie, już będzie w takim razie. Także cóż, nie miałem jeszcze okazji jakiejś takiej konkretnej. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Oby był lepszy od poprzedniego, i wszystkie jakieś Wasze plany i marzenia się zrealizowały i spełniły. I no cóż, witam Was w 2022. Mam nadzieję, że zostaniecie i w końcu dobiłem ten 1000 subskrypcji, bo to jest główny cena na ten rok, no nie udało się w tamtym roku. Jesteśmy coraz bliżej. Chyba 944 subskrypcje były jak dzisiaj jak dzisiaj jak patrzyłem. Jest 4 stycznia wieczór. To tak patrzyłem, tak te subskrypcje były. Nie wiem, ile jest następny dzień. Ostatnio, właśnie, ostatnio, właśnie troszeczkę te subskrypcje wzrosły, tak może nie dużo, ale coś tam wzrosło. Także myślę, że są szanse na tego tysiąca. Jeżeli ja rzeczywiście będę tu się trzymał filmów i będą te filmy, przede wszystkim chcę teraz w tym roku utrzymać tę regularność chociażby jednego filmu w tygodniu. Ja wiem, że to nie jest jakoś więcej dużo. Ale patrząc na to, jak we wcześniejszych latach potrafiłem kilka miesięcy nie wrzucać, to chciałbym po prostu zrekompensować to i w tym roku nie opuścić ani jednego tygodnia. Myślę, że jest to możliwe. Naprawdę, jeżeli się zepnę i nie wydarzy się nic, to to się uda. Także, także to tyle. Także to tyle. W takim razie, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!